Wydawnictwo Literatura Inspiruje oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Grzegorza Kozery pod tytułem Berlin Późne Lato. Czyta Janusz Zadura. Rozdział Pierwszy. Znowu obudził się niewyspany. W nocy był kolejny nalot chyba z 60. od początku wojny. Już dawno przestał liczyć i razem z innymi mieszkańcami kamienicy musiał do trzeciej nad ranem siedzieć w schronie, który nie był niczym innym jak piwnicą, aż odwołano alarm. Dopiero wtedy Chińczycy, strażnik bloku i jednocześnie dowódca lokalnej obrony przeciwlotniczej, łaskawie pozwolił im wrócić do mieszkań. Tej nocy bomby spadały daleko od nich gdzieś na przedmieściach Berlina, chyba w rejonie Szpandał choć właściwie. Otto Peters nie miałby nic przeciwko, gdyby jakiś angielski lotnik wreszcie dobrze wycelował i trafił w ich dom. Jedynie tego małego pani Miller byłoby szkoda. Dziecko nie jest niczemu winne. A może jeszcze doktora Schneidera, zajmującego mieszkanie pod nim? Dla pozostałych nie znalazłby współczucia. Dla siebie też nie. Chociaż syreny zamilkły, Peters jeszcze długo słyszał ich wycie w swojej głowie. Raz wysokie, raz niskie tony rozsadzały mu czaszkę od wewnątrz. Zasnął o piątej. O siódmej już wstał, tym razem wyrwany ze snu przez budzik. Uprzytomny włączył radio, pokuś tykał do kuchni, nastawił wodę na kawę i zrobił sobie śniadanie. z tego chleba z marmoladą. Kończyły mu się skromne zapasy, i z niechęcią pomyślał, że ponownie czeka go stanie w długiej kolejce po coś do jedzenia. Coś, co akurat będzie można kupić. Z przyjemnością zjadłby porządną zupę. Lecz na to nie miał co liczyć. Nie martwił się tym specjalnie. Kupi zapewne to, co zwykle: chleb, kawę, margarynę lub masło. A jeśli mu się poszczęści, to cukier i kawałek sera. Słyszał radiu wielokrotnie. Mimo wojny i reglamentacji, zaopatrzenie stolicy w żywność jest doskonałe, a spożycie mięsa wręcz wzrosło od początku roku. Rolf wyjaśnił mu dlaczego. Mięso pochodziło ze wschodu, z rosyjskich i ukraińskich gospodarstw. A raczej z tego, co z nich zostało po przejściu frontu. Wycofujące się wojska niemieckie zabijały należące do bolszewików zwierzęta i wysyłały je do ojczyzny. Najwięcej trafiało do Berlina. Za rok już tak dobrze nie będzie. Rosjanie w końcu wyprą nas ze swoich terenów, przewidywał Rolf. Jego przepowiednie właśnie zaczęły się sprawdzać. Mięsne transporty przychodziły coraz rzadziej. Za to coraz więcej przyjeżdżało pociągów z rannymi. Peters usiadł i wysunął lewą nogę, która zawsze bolała go w deszczowe i zimne dni, a także rano, niezależnie od pogody. To była pamiątka po wielkiej wojnie. W okopach spędził raptem dwa dni. Podczas ostrzał ranił go odłamek francuskiego szrapnela, po czym odesłano go do szpitala na tyłach. Młody, niedoświadczony lekarz Spartaczył robotę. Wyjął wprawdzie żelazny fragment pocisku, ale przy okazji uszkodził nerw. Od tamtej pory Peters lekko utykał, nie mógł wyprostować nogi w kolanie, jednak przez te wszystkie lata nie uskarżał się na swój los. Mógł przecież, jak wielu jego rówieśników, w ogóle nie wrócić do domu, albo wrócić z dużo poważniejszym okaleczeniem. Kiedy więc latem 1941 razem z Zelsą odprowadzali Ericha na dworzec Anhalcki, skąd pociągi zabierały żołnierze szóstej armii na wschód, modlił się skrycie, żeby synowi przydarzyło się to, co jemu ćwierć wieku wcześniej. Jakaś niegroźna kontuzja, dzięki której chłopak znajdzie się na tyłach frontu. Rok wcześniej, gdy Erich wyruszał na podbój Francji, Robił podobnie, lecz jego prośby także nie zostały wysłuchane. Z Paryża syn przywiózł Elsi perfumy nieznanej jej marki Je Revion jedwabne pończochy, a jemu koniak i butelkę prawdziwego szampana, którego wypili z Elsą w Sylwestra na powitanie 41. roku. Nie pytali Ericha, jak zdobył te prezenty. Wtedy na dworcu anhalskim. Pośród głośnego tłumu żołnierzy i żegnających ich wzruszonych cywilów, widział syna po raz ostatni. Spojrzał na stojące na biurku fotografie Elsy i Ericha. W tych dwóch ramkach była oprawiona jego przeszłość. Z radio odbiornika dobiegał głos Zara Leander. Śpiewała: Wiem, że kiedyś zdarzy się cud. Zdziwił się, że słyszy tę piosenkę o tak wczesnej porze. Zwykle puszczano ją po południu lub wieczorem w czasie koncertu życzeń dla żołnierzy. Pomyślał, że nadają ją częściej, ponieważ Niemcy coraz bardziej potrzebują cudu. On już na cud nie liczył. Ledwo zamknął drzwi mieszkania, natknął się na Chinzego, który podniósł rękę, a jego Heil Hitler odbiło się od ścian klatki schodowej. Jak pan pamięta o zaciemnieniu, panie Peters — surowo przypomniał mu strażnik bloku. — W pana oknie, tym od ulicy, odkleiła się tektura i światło przebija. Musi pan ją lepiej przymocować. — Ma pan klej? — zapytał z troską w głosie, niczym surowy, ale dobry ojciec. Peters nie wiedział, czy zostało mu cokolwiek służącego do klejenia, lecz pokiwał potwierdzająco głową. Podobnie jak reszta mieszkańców nie lubił Chinzego. I nie chciał z nim rozmawiać. Wszyscy wiedzieli, że blokowy należy do partii i jest posłusznym nazistą. Doniósł na studenta Lendorfa z drugiego piętra, że ten słucha programów nadawanych po niemiecku z Londynu i Moskwy. Cichy okularnik po krótkim procesie dostał za to dwa lata. Matka co tydzień woziła mu paczki do więzienia. Lendorf i tak miał szczęście, że nie zesłano go do obozu koncentracyjnego. Gdy wróci z więzienia, pewnie od razu wyślą go na front i dadzą szansę, by zginął za ojczyznę. Jeśli wojna będzie jeszcze trwała. Z zaciemnieniem Hindze miał jednak rację. Prawie przez dwa lata był spokój. Anglicy zaniechali bombardowań Berlina i w mieście nie przestrzegano przepisów tak ściśle jak w roku 40. Samochody jeździły w nocy z odsłoniętymi reflektorami, a ludzie zapominali zasłaniać okna w oświetlonych pokojach. Petersenowi też się to zdarzało. Teraz gdy naloty wznowiono, zaciemnienie znów stało się ważne i władze przypomniały sobie o wymierzaniu kar wszystkim uchylającym się od tego obywatelskiego obowiązku. Pierwsza Ostrzegawcza grzywna wynosiła 10 rajsmarek. Dla Petersa była to duża suma, musiał więc pamiętać, aby wieczorem poprawić te, które w oknie. W przeciwnym razie mógł być pewien, że Chinze no, nie puści mu tego płazem i go ukaże. No, nie zamierzał sprawiać mu tej przyjemności. Upał od rana, dawał się we znaki. W tramwaju panował zaduch i Peters przez chwilę się zastanowił, czy od niego również czuć nieprzyjemny zapach? Dwie siedzące za nim kobiety rozmawiały o ostatnim nalocie. Jedna obawiała się, że następne będą jeszcze gorsze. Druga, bez przekonania, powiedziała, że Führer znajdzie sposób, by przegonić z niemieckiego nieba alianckich lotników. Wysiadł na czwartym przystanku. Dalej wolał się przespacerować niż wdychać smrot przepoconych ciał i słuchać babskiej paplaniny. Po drodze blisko Nollendorf plac zobaczył kilkudziesięcioosobową grupę kobiet, mężczyzn i dzieci. Próbował ich wyminąć. Mężczyźni w asyście kobiet kłócili się o coś z dwoma policjantami. Zorientował się, że ci ludzie o zmęczonych twarzach są Hamburczykami. Ich miasto zostało spalone i zrównane z ziemią. W sklepie, w którym kupował jedzenie, słyszał już wcześniej straszliwe opowieści o burzy ogniowej, jaka przeszła nad Hamburgiem po zrzuceniu przez Anglików bomb zapalających. Płomienie wznosiły się na kilkaset metrów, z dymem poszły całe kwartały miasta, w kanałach podobno paliła się woda, a tysiące ludzi, którzy nie zdołali uciec, zamieniło się w popiół, zbierany do wiader. Ocalałych Hamburczyków przywieziono do Berlina. Lecz oni uparcie chcieli wracać do swoich ruin i zgliszcz. Mundurowi próbowali ich od tego odwodzić, radząc, by zostali w stolicy lub jechali na południe kraju. Jeśli mamy zginąć, to wolimy u siebie powiedziała jedna z kobiet z płaczem. Policjanci w końcu ustąpili i Hamburczycy, taszcząc ze sobą pakunki, które były ich jedynym dobytkiem. Ruszyli w stronę dworca. Ciekawe, czy nam też każą wyjeżdżać z Berlina? Jeśli bombardowania się nasilą,